Witamy Was w nowym vlogu. Ja jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment Family i dzisiaj przechodzimy do Was ciepełkiem, ponieważ dotarł do nas kominek. To jest piec wolnostojący, nie jest to taki, wiecie, wkład kominkowy, ale ten piec wolnostojący wygląda jak kominek. My wybraliśmy firmę Hitze i to jest Lupo L. Taki, on jest spory. Jak mierzyliśmy, to wygląda jak nasz dotychczasowy. Dlaczego zdecydowaliśmy się na taki kominek? Ponieważ, nie oszukujmy się, taki kominek daje o wiele więcej ciepła niż biokominek. Biokominek też się nam fajnie sprawdzał, ale stwierdziliśmy, że fajnie byłoby teraz w takim okresie, gdzie jeszcze grzać do końca nie trzeba, żeby nie odpalać pieca. No to tak zapalenie drewnem, ocieplenie atmosfery. Zresztą nam się zawsze marzył taki kominek i w końcu będziemy mieć trzaskające drewno, no bo w biokominku tego nie było. Tam te ceramiczne drewienka były, no ale to nie jest do końca ten klimat. No niby coś tam się pali i tak dalej, a teraz będziemy mieć klimat, tylko musimy go wnieść. A on waży 200 kilo. Są też mniejsze wersje, które są lżejsze, tak. Tylko my chcieliśmy po prostu taką, żeby nam jakby siadła zamiast tamtego, żebyśmy nie odczuli, że jest dużo mniejszy. Żeby go wnieść, będziemy musieli go troszeczkę rozmontować, wyciągnąć mu szamotki, z tego względu, że one też troszeczkę ważą, ściągnąć mu tutaj może tą jakby szybę, która tutaj się otwiera, no nie, te drzwiczki całe, popielnik wyciągniemy i wtedy on na pewno trochę straci na ciężkości i będzie bardziej możliwe go włożyć do domu. Czuć nowy kominek. Ja pierniczę, jak on wygląda ładnie. O kurde. No, sztosowo. Sztosowo wygląda. On wygląda jak prawdziwy kominek. Mhm. Wiesz. Tylko... No bo to jest niby prawdziwy kominek, tylko znaczy, po prostu niezabudowany. Chodzi, no to jest piec wolnostojący, a wygląda jak kominek. Ta szyba jest jak kominkowa, no nie, bo na tym zależało. A jednocześnie nie eskaluje nam to kosztu na zasadzie, że musimy to wszystko obudowywać i tak dalej, bo on może sobie stać tak jak, on sobie stoi, tak jak go widzimy tutaj. Oszczędzamy całą tą robotę z tym montażem takim, wiesz, z tego całego zabudowy i tak dalej. Tak, no właśnie. No i tu mamy miejsce na te drewienka. No nie, tak ja to widzę. Tutaj sobie powkładamy tak. Chyba, nie? Tworzymy go. Spróbuj. No, ale to jest wszystko takie, wiesz, solidne, bardzo. Czuć farbą? No, czuć proszkową farbą. Palenisko. Pielnik. Tu się steruje coś dopływem powietrza, z tego co tam czytałem. No, nie mogę się doczekać, jak zamontujemy go. No. To wszystkie te elementy są taki ciężki, misiek. Aha. On dlatego to, tyle to waży. Patrz, sam taki talerzyk waży. Dlatego ja to jest taki ciężki. To będzie potrzebna męska ręka. Ja na razie chcę go spróbować podnieść. No gdzie? 200 kilo no, teraz? No zobaczę, czy dam radę w ogóle go ruszyć. Podniosłem. Co prawda ciężki jest, ale go podniosłem. To teraz ja. No ty go nie podniesiesz. No ale dobra, może. Ale to... A da się ściągnąć drzwi? Da się właśnie ściągnąć drzwi. No bo te drzwi byłoby dobrze ściągnąć, bo to jest szyba. No nie, ja nie podniosę. Nie masz, nawet nie będę próbować. To jest... Zrobię z siebie delikatną kobietkę i nie dam rady. No ale jak wyciągniemy drzwi i ten... palenisko, to... No, szufladę. Wszystko co trochę waży, więc... No. Więc jest możliwe. Dajcie znać w komentarzu, czy wy macie taki kominek, piec. Jezus Maria, o nie, to do sąsiada poleciał. Muszę go przeprosić, wleciał do niego cały styropian z kominka. No co ty? Przeleciało przez płotno. Dobra, to zaraz, jak przyjedzie, to ten. Dajcie znać w komentarzu, czy macie taki kominek, albo piec, albo wiecie, koza to się nazywa, no nie? Jestem ciekawa, czy lubicie też dopalać, czy dogrzewacie, czy tak sobie, wiecie, ten okres jeszcze nie do końca zimowy, tak ocieplacie atmosferę w domu po prostu, bo nam tego brakowało. My mamy podłączenie całe na kominek, ale ostatecznie jak nam pan krzyknął, jak wprowadzaliśmy się, no chyba z 16 tysięcy za kominek, a teraz to będzie z 20 kilka, bo biorąc pod uwagę wzrost cen materiału i wszystkiego, no to katastrofa, więc zdecydowaliśmy się na ten biokominek.
No ale teraz nadszedł taki czas, że taki kominek się po prostu przeprasza. Już się nie mogę doczekać, jak w nim odpalimy. Ja się bałam, że to będzie, wiecie, wyglądało tak, jak postawimy sobie taki piec i nie będzie tu zabudowany kominek. Natomiast okazuje się, że na ten moment to wygląda, niczym nie odbiega od kominka. Przez tą wielką szybę, przez ten wygląd, przez ten sposób budowy tego kominka. Ojej, no gdzieś tu. Czekaj, to chyba to. No. To jest ważne. Daj to tam do tacki. Aż mi się... Przepraszam, mam złamany ten paznokieć. Okay. Co, i to tylko tyle? Ale to czekaj, to ja ci otworzę drzwi od razu, nie? Na razie ja spróbuję to powiedzieć, czy to się da wyciągnąć. Tak. No to nie jest takie ciężkie. Nie? Ciężkie. Ale wszystkie szamotki się wyjmuje. Że to możemy wszystko wyjąć. Prawdopodobnie. Te z góry na pewno, a te z dołu zobaczymy zaraz. Zrobię sobie zdjęcie, słuchajcie, żebym wiedziała jak to... Dobra, mam zdjęcie. Bo to wiecie jak to jest, jak się coś rozłoży, a potem żeby to poskładać, to czasami jest niezły Armagedon. Ale się jaram. Jaram się jak pochodnie, jaram się jak ten kominek za niedługo. Jestem nagrzana jak te szamotki za jakiś czas. Najlepsze, Krzyś teraz mówi, że mogliśmy zrobić sobie zdjęcie, jak wyglądają te szamotki, bo je wynosimy. A ją wiesz, zrobiłam. Zabra się tam tutaj, na tym umrzemy. To się wywróci bez strachu. Powiedziałam, mówiąc o palenisku. No i tak będzie całe czarne. No wiem. Teraz jest takie śliczne. Udało się z sąsiadem wsadzić piec do środka. Tak. Gdyby nie sąsiad, nie ma szans, nie wsadzilibyśmy go, nie. Także dziękujemy. Bardzo, jeżeli to ogląda, to tylko i wyłącznie dzięki tobie będziemy mieć kominek. Tak, bo nie ma szans tego wsadzić w pojedynkę, to odpada. No myśmy to w dwójkę wnosili, ale no nie ukrywamy, my mamy bardzo dużo siły we dwójkę. No wiadomo, takie pudzian to się może schować. No na pewno. Teraz będziemy chcieli zabrać ten kominek, który mamy aktualnie. Na razie go przełożymy w inne miejsce. Tak, mi się wydaje, że to jest tutaj dawny. Podoba się nowy kominek? Tak, no nie będziesz się tak po nim stukał raczej. Nie. Bo wydaje mi się, że będzie ciepły. Znaczy sprawdzimy, bo... Sprawdzimy. Jesteśmy ciekawi, czy on się będzie cały nagrzewać, jak to będzie wyglądać i tak, tak dalej, nie? Ale to wam dopiero powiemy, bo to jest... Nie mamy pojęcia. Nasz pierwszy kominek. Tak, no ten się trochę nagrzewał. Tak. Ale nie boki, tylko góra. Mhm. Przeniesiemy go tam. Tam? Na ścianę tymczasowo, o. Tak mi się wydaje. Dobry pomysł. Tam go położymy. Będziemy mieć dwa kominki jak nie wiem kto. A kto zabroni mieć dwa kominki? No nic. Na żadę? Tak. Jakoś rozpadłaś. No jakbyśmy szli szybciej, to by było szybciej na miejscu, to bym szybciej mogła go odłożyć. Kominiarzu! Kominiarzu mały, zostaw to. Został nam cały odbity kominek. Nie wiem, czy to widać. Widać to, jak tutaj jest odbity kominek? Zobaczymy, czy to doczyścimy. Generalnie na tą ścianę mamy kilka pomysłów. Zobaczymy, co będziemy robić. Czy będziemy tutaj kłaść, bo ja chciałam cegły. Wiecie, do kominka cegły, że fajny będzie tył. Krzyś na razie chciał tu pomalować na ciemno-szary, jakby w kolorze kominka. No to jest tańsza opcja na pewno i szybsza. No, a wy dajcie znać, co macie za kominkami. Tutaj mamy taką, to jest kamień, parapet. Tylko myśmy to kupowali pod kątem tamtego kominka, żeby go na niego postawić, żeby było po prostu bezpiecznie, no nie? I ten kamień prawdopodobnie będziemy dawać na przód aktualnego kominka. Myśmy to beznadziejnie sobie wycięli. No, myśmy byli już tu zmęczeni. Jeżeli ktoś jest z nami długo i był z nami w odcinkach remontowych, wykończeniowych, to pewnie pamięta z jakiegoś live'a, że nie mogliśmy tego dociąć jak ludzie i wyszło to bardzo słabo. No i właśnie tak to wygląda. Dobra. Wezmę to odkurzę. No jak to powietrze tu poprowadzić? A jak to wytniemy z tego? Nie w nim. No ale jak to odstawimy na taką odległość, kochanie, to jest strasznie daleko. Nie, bo popatrz. Bo są te takie... Płaskie powietrze, no nie? Wiesz? No, ale to byś musiał podstawić cały kominek. I wyżej. Cały kominek byśmy dali na czymś. Jakbyśmy zrobili coś takiego, że zrobilibyśmy to musimy jechać i tak do Castoramy, czy tam do Leroy, obadać jak to wygląda. To byśmy mogli zrobić tak, że tutaj od razu wyjście w tą stronę, tutaj z powrotem, tyle od ściany i wrócilibyśmy od razu do tego, no nie?
No to trzeba jeszcze przemyśleć. No to tamten. Przykładamy go? Tak. Mamy takie kółeczka, dzięki którym możemy różne meble przesuwać. One wytrzymują do 150 kilo. Myślę, że 50 kilo już odjęliśmy z niego, gdy wyciągaliśmy szamotki i tak dalej, te wszystkie elementy, które były luźne. Na pewno. I dało się je wyciągnąć, więc teraz... Te kółka były testowane i najwyżej wam podlinkujemy, bo to warto mieć w domu. Tak, to jest zajebiste. Żeby jakiś ciężki mebel, a nie go wlec i nieść, no nie? Teraz kominek, który aktualnie ma około 120 na pewno kilo, możecie po prostu przesunąć. Zagruntowałem ścianę, tutaj będzie przyłączony kominek, tutaj mamy już przyłącze zamontowane. Tak na razie jeszcze nie jest do końca zamontowane, jest po prostu wsadzone, żeby zobaczyć, jak to będzie wszystko do siebie pasować. Tą ścianę już tutaj całą, kominkową zagruntowałem. Tą piękną linię odcinającą od kuchni, gdzie nie będzie już cegiełek, wykonałem dzięki temu świetnemu urządzeniu, które sobie zamówiłem, czyli poziomicy laserowej. Jest to mega sprawa, bo naprawdę ułatwia i całość właśnie tych wszystkich cegiełek będziemy przy pomocy takiej poziomicy układać. Będę jej używał pierwszy raz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj jeszcze chcę założyć zaślepkę do komina. Na razie to tam trochę oczyściłem, zagruntowałem, żeby móc to ładnie tutaj osadzić. Dzisiaj jeszcze kupiłem kabel. Taki najzwyklszy, to jest jedynka, dwużyłowy, bo więcej nie potrzeba. Tutaj zrobimy światła. Od jeden tutaj będą, prawdopodobnie będą tutaj dwa światła. Pociągniemy sobie te światła tutaj filarem, znaczy prąd, kabel, pociągniemy sobie filarem i zejdziemy tutaj w to gniazdko i to gniazdko po prostu podzielimy na dwa i będziemy tutaj włączać światło nad kominkiem, a tutaj będzie normalnie to co działało do tej pory. Także tutaj sobie przepuszczę kabel. Tu i tutaj do dwóch nowych świateł. Prawdopodobnie dwa, bo jeszcze Marta się zastanawia, czy chce dwa, czy chce jeden. To jeszcze zobaczymy. Kwestia jest jeszcze taka, że jak na pewno widzicie, komin nie jest równo jakby w ścianie, czyli nie jest idealnie w centralnym miejscu, bo centralne jest gdzieś tutaj. Natomiast komin jest tutaj bardziej z lewej, więc cały kominek też od razu pójdzie w lewą stronę. Więc teraz jeszcze kwestia świateł, czy dać je nad kominkiem, czy dać je tak jak ściana pokazuje. Także wszystko jest zagruntowane, czekam aż to wyschnie. I może jutro albo w sobotę, bo dzisiaj jest czwartek, zaczniemy działać z cegiełkami, będziemy mogli to wszystko tutaj już układać. Tutaj wygląda jak w slumsie aktualnie. Ale odkurzacz z wyciągiem jest, nie? Zasłaniają schody kartonem, ale odkurzacz z wyciągiem to mają. Mają! O co ci chodzi? Że trzeba by było w końcu coś przemyśleć tu! Jak to wygląda w kamerze? Jak wyglądają te płytki w kamerze, moi drodzy? Jak wyglądam na tle tych płytek? Kamera wybierze płytę. W kamerze jest dużo ciemniejsze są te płytki. No ten, fest. O, teraz się rozjaśniło. Co robisz, Mikosław? Czwarte? Tak. Tylko ciemno. No. Tam jest ciemno, nie wchodź. A dasz mi tą ubijaczkę, Miki? Daj mi ubijaczkę. No, przynieś mi ją. Dziękuję, jesteś super. Tak daleko szedłeś i mamie przyniosłeś. Brawo! Taki mądry. Teraz ty. Faktycznie jest diamentem. Cięciunio mój. Dawaj. Gdzie myślimy ci? Tu, dajmy. Chodźcie. Ja chcę sobie odpocząć. Olej. Do jutra. Cześć. Pa, pa, pa. Pa, pa. O, jaki on